Pani Ewa Minkę jest współtwórcą nowej kolekcji odzieży medycznej wraz z firmą Medora. Dlaczego zdecydowała się Pani akurat na współpracę z tą firmą? Dlaczego akurat odzież medyczna? No, po pierwsze przyszła propozycja. Ja każdą propozycję rozważam. Oczywiście nie na każdą propozycję się zgadzam z kilku powodów. Pierwszy to jest taki, że nie mam za dużo już wolnego czasu. Kolejny to chciałabym, żeby te moje kolejne projekty były na miarę moich marzeń, czyli żebym mogła rzeczywiście od A do Z pokazać to, co chciałabym w danym projekcie pokazać. I wtedy, kiedy poznałam markę Medora, kiedy się przyjrzałam im, a potem poznałam właścicielkę marki Medora, byłam przekonana, że te 100 cięć, które zastosuję i tą taką trochę rewolucję w świecie medycznym, Ewa Wiertelak ze swoją marką rodzinną, piękną Medora, będą w stanie to zrealizować i mało to ją będzie cieszyło, a nie będzie mi mówiła: Boże, Pani Ewo, ale przecież tyle kasy, ale tyle roboty, kto to kupi? Kto to sprzeda, to nam się nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. Jest to osoba pełna pasji, bardzo podobna do mnie, która sięga bardzo wysoko, wyżej niż by się wydawało, że dosięgnie, i właśnie dlatego, że ma taki, powiem, sportowy wysięg, to jej się te rzeczy udają. I jestem bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona, że mogłam współtworzyć tę kolekcję. Cieszę się, że te moje rysunki zostały tak doskonale odczytane i miło mi było dzisiaj zobaczyć prototypy, ponieważ gdzieś tam zawsze jest ta obawa, jak to będzie wyglądało, czy ta moja myśl, ponieważ ja nie jestem konstruktorem, natomiast czuję tą geometrię, jak ta geometria powinna wyglądać. Czy konstruktorka to dobrze zrozumiała, czy dobrze to odczytała? Strzał w dziesiątkę. Bardzo mi się podobała ta futurystyczna ostatnia część. No ale pewnie nie każdy chce być futurystą. To też wcześniej poprzedzone te moje projekty były długą rozmową z Ewą, która ma ogromne doświadczenie i wiedziałam, jakiej długości musi być rękaw, gdzie dobrze by było, żeby był rozporek. Oczywiście nazwijmy to projektując na miarę. Ja muszę pamiętać o tym, że ja nie robię rzeczy dla Ewy Minkę i nie ponoszę ryzyka ja od początku do końca, że ten produkt trafi w rynek. Robiąc to dla innej firmy, muszę uwzględnić świadomość, doświadczenie tej firmy i to, że chciałabym bardzo, żeby ta firma na tym projekcie zarobiła, bo jednak mówimy o projekcie biznesowym, a nie artystycznym, ale sztuka też się powinna sprzedawać, więc zawsze na końcu ekonomia jest wymiernikiem tego, czy dobrze coś robimy, czy nie. Ile sylwetek mieliśmy okazję dzisiaj obejrzeć? O, ja nawet nie wiem, ale chyba z 7 czy 8 żeśmy sylwetek obejrzeli, natomiast cała kolekcja będzie dużo większa. To tak jak Ewa powiedziała, zrobiliśmy zapowiedź tej kolekcji. Chcemy też zobaczyć, jak będzie reagował rynek właśnie na te moje nowe futurystyczne formy. Bardzo, bardzo mi się podoba linia męska. To jest też dla mnie taki dowód na coś, co w moim życiu nowego robię w związku z 30-leciem mojej marki, które będzie w przyszłym roku. Zamierzam trochę zadbać o panów. Kiedy będziemy mogli już kupować te stylizacje? No to myślę, że to już do Pani Ewy pytanie, ponieważ ja jestem odpowiedzialna za to, żeby było ładnie i żeby się podobało i projekty są gotowe. Myślę, że lada moment trafi to do sprzedaży. Zapytam jako projektantkę mody, w co ubrać się na Sylwestra? A to zależy, gdzie go spędzamy, bo ja w dresie, ale oczywiście, ponieważ dziś wyjątkowo w tym roku nie wybieram się na żaden bal, co nie jest powiedziane, bo zdarza się moim przyjaciołom w ostatniej chwili mnie wyciągnąć z łóżka, ale postanowiłam w tym roku stworzyć specjalną linię sylwestrowych dresów i taką unikatową linię rzeczywiście stworzyłam i bardzo się cieszyłam, bo dzisiaj zanim się tu spotkałyśmy, wpadłam na chwilę do mojego salonu w Klifie i przyszła pani, która nie widziała, że ja gdzieś tam na manekinach wieszam sukienki, pyta się dziewczyn moich w salonie, co ona mogłaby fajnego, taki jakiś dres by chciała i mówi: no może mnie dziewczyny źle zrozumiecie, ale dres wieczorowy czy macie? No i tylko one jej wyjmują, więc jeżeli w łóżku to dobry dres wieczorowy, jeżeli przed telewizorem, znaczy inaczej, jeżeli w łóżku to dobra piżama wieczorowa, jeżeli przed telewizorem to dobry dres wieczorowy, no a jeżeli wybieramy się na wielki bal, no to myślę, że żyjemy w takich czasach, że co kto lubi, wszystko zależy od sali. Ja zawsze mówię, że sprawdźmy na to, gdzie się wybieramy, jakie są tendencje na takich imprezach. Z tego względu,
że to my się potem będziemy źle czuć, jak będziemy takie wylaszczone na skromnej imprezie. I w drugą stronę, jak pójdziemy przebrane jak Bridget Jones za króliczka Playboya na imprezę dyplomatyczną, też nie będzie fajnie. Więc dostosujmy się po prostu do okazji, a wystarczy wejść do pierwszego sklepu z rzędu dzisiaj z odzieżą, czy zajrzeć do internetu. Jest ogrom podpowiedzi tak naprawdę, w czym na Sylwestra. Pięknie, wygodnie, żeby nie cisnęły nas buty, żeby można było zjeść, żeby nie pękł gorsecik w sukience i żeby się nie przejmować, że się ubrudzi i trzeba będzie potem wyrzucić albo że się zniszczy. Coś, w czym będziemy się czuć dobrze. Jakie są Pani najbliższe plany zawodowe? Moje najbliższe plany zawodowe. W styczniu otwieramy kolejny dom Życie, ponieważ ja oprócz zajmowania się modą prowadzę sporą fundację. Będzie to dom, w którym tym razem, ponieważ w pierwszym naszym domu to jest dom pobytu dziennego dla osób chorych onkologicznie, bądź po przejściach onkologicznych, gdzie aktywujemy ich do życia, gdzie się świetnie bawimy, gdzie mogą poza jakimiś takimi poradami psychologicznymi, medycznymi, po prostu fajnie, sympatycznie, mile spędzić czas. Drugi dom otwieramy dla seniorów, dom pobytu dziennego dla osób starszych, gdzie z kolei będziemy walczyć z tą, wydawałoby się, takim synonimem starości niedołężnej, niepotrzebnej, zrzuconej na margines, a równorzędnie pracuję nad ogromnym pokazem, dużym przedsięwzięciem, który mam zamiar wejść w kolejne lata, kończąc i świętując 30-lecie mojej marki. Na przełomie wakacji rzecz się będzie działa. Odpuszczam w tym roku Paryż. Będę te 30-lecie robiła gdzie indziej. Na razie nie chcę zdradzać tajemnicy. Tyle powiem, że nie będzie to w Polsce. Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo proszę.